sportowiec roku 2010, ale na swoim koncie masz już więcej nagród, nawet tych nagród właśnie przyznanych przez Dobrodzień. Może przypomnij naszym i słuchaczom, i widzom. Tak, 2 lata temu wygrałam jako młodociany sportowiec roku, a w tamtym roku byłam też tutaj w pierwszej dziesiątce sportowców starszych. Zaczynałaś jako reprezentantka Dobrodzienia, potem był czas na Opole, teraz Kraków, ale czy cały czas pamiętasz o swoich początkach, a więc o Dobrodzieniu? Tak, oczywiście. Jeżeli gdzieś w jakichś wywiadach bądź pytają się mnie jakieś osoby, gdzie zaczynałam, no to zawsze wspominam o Dobrodzieniu, o pierwszych trenerach, pierwszych moich takich zmaganiach tutaj na basenie i no zawsze jest jednak w pamięci. A jakie były twoje początki? Zaczęłaś tutaj od basenu w Dobrodzieniu? Tak, wybudowano tutaj basen w Dobrodzieniu, mama zapisała mnie na naukę pływania. No i tak od nauki pływania się zaczęło, później jakoś wyhaczył mnie pan Marek Kot, który był wtedy ratownikiem. No, zaczął trochę nas trenować, później zajął się tym wszystkim pan Koszil, no i tak jakoś wszystko się przekształciło, że powstał klub sportowy, no a ja tak jakoś akurat wyszło, że byłam w takim, dostałam się do gimnazjum, no i wysłano mnie do szkoły mistrzostwa sportowego, żebym to mogła się lepiej rozwijać pod kierunkiem sportowym. Natalia, a umiałaś pływać w busie na pierwszą lekcję? Bałaś się wody? Jak to wyglądało? Nie, ja kiedyś po prostu pojechałam na obóz, taki całkowicie prywatnie. No i tam właśnie były lekcje na basenie, a ja nie potrafiłam w ogóle pływać, było dosyć głęboko, no i się bałam i kiedyś zaczęłam się prawie topić na tym basenie, no i wtedy tak zdecydowałam, że chcę nauczyć się pływać, no i tak właśnie się zaczęło. No tak, przełamałam się. 2010 rok to ważny rok dla ciebie. Były mistrzostwa, były kolejne tytuły, brązowe medale między innymi. Może przypomnij nam te najważniejsze wydarzenia 2010 roku dla ciebie. No takie najważniejsze to mistrzostwa Polski. W lecie miałam 3 razy brązowy medal w młodzieżowcach i wtedy też byłam w finale, a w seniorach. No i teraz właśnie zimą miałam 2 razy brązowy medal i 2 razy złoty medal w młodzieżowcach, również w mistrzostwach Polski w sztafecie. A jak się pływa w Krakowie? No, warunki są bardzo dobre. Basen blisko, akademik, uczelnia, wszystko blisko, wszystko na miejscu, dobre warunki, więc jest okej, jestem zadowolona. A jakie plany na 2011 rok? Oj, no to zobaczymy. Trenować i osiągać jak najlepsze wyniki. Dziękujemy. Dziękuję. Tutaj pływam od 2 lat, od 1,5 roku w sumie. I zaczęłam w wieku tam 5 albo 6 lat, ponieważ miałam skrzywienie kręgosłupa, że nie chciałam za bardzo ćwiczyć korekcyjnej gimnastyki, to pływanie to było jedyne, jakby to powiedzieć, wyjście. A kiedy ta gimnastyka korekcyjna zamieniła się w przygodę, w treningi, w to, że teraz startujesz, no można już powiedzieć, no nawet zawodowo, jak na twój wiek? No to pierwsze zawody to były jakieś tam nieważne, wystawili mnie, bo po prostu nie mieli kogo wystawić, że wygrałam, zaczęli dalej wystawiać. To było w wieku 6 lat. I od tamtej pory zaczęłam trenować tak regularnie. Później była klasa sportowa w Częstochowie, a teraz tutaj w Dobrodzieniu. I jak wygląda twój taki normalny tydzień? Ile razy w ciągu tygodnia masz treningi? Tak, w poniedziałek 2 razy dziennie, we wtorek rano sala, potem trening po południu, no i tak. Tak się powtarza, środa tak jak w poniedziałek, we wtorek tak jak w czwartek, tak jak we wtorek, piątek tak jak w środę i poniedziałek. Chodzisz do szkoły, jak godzisz te treningi z nauką? No jakoś trzeba, no. Wystarczy, że w sumie słuchać na lekcjach, nie trzeba się uczyć. Czy wiążesz swoją przyszłość właśnie z pływaniem? Tak, raczej tak. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to z trenerem jesteśmy, znaczy nie jesteśmy pewni, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w reprezentacji Polski i zawody jakieś zagraniczne i tego typu rzeczy. A co tobie teraz daje pływanie? Kiedyś dawało ci to, że mogłaś zadbać o swój kręgosłup, a teraz? W sumie to nic, rozrywka, pasja. Poza tym nic. To nie zmieniło się jakoś moje życie, odkąd zdobyłam mistrzostwo Polski czy coś w tym stylu. No właśnie, te medale, te nagrody, te wyróżnienia. Czujesz na co dzień, że jesteś właśnie mistrzynią? To coś jakoś wyróżnia cię, powiedzmy, spośród grona twoich rówieśników? Nie, to normalnie życie się toczy, jakby tego nie było. Normalna nastolatka, ale właściwie 2 razy dziennie na basenie. No. I to dodaje takiego życia, koloru życiu, no bo taki normalny człowiek wstaje, je, chodzi do szkoły, potem przychodzi na komputer i no a my mamy trochę to jakby trochę lepiej, trochę zakoloryzowane.
jeszcze gdzieś tam treningi, chociaż w sumie to czasami też mamy takie momenty, że wątpimy w to, że może stajemy, staje forma, nic się nie dzieje, może jednak nie warto, co dalej, ale w końcu przejdzie i będą dalej wyniki. No to gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Dziękuję. Jest pan właściwie takim ojcem tutaj dobrodziejskich pływaków. To dzięki panu, dzięki tym treningom, dzięki godzinom spędzonym z panem te młode osoby teraz startują, reprezentują nawet kraj, zdobywają kolejne tytuły. Jak pan się czuje jako taki właśnie duchowy ojciec? No, na pewno lepsze na pewno będzie powiedzieć nie ojciec, a dziadek. No ale na pewno tak jest troszkę, bo kocham dzieci i robimy wszystko, żeby dzieci pływali, żeby dzieci pracowali, bo to jest bardzo ciężki trud i bardzo ciężka praca. I to jest nie tylko to, że zabawa i tak dalej, ale no bardzo ciężko pracują dzieci i na dzisiaj u nas jest mamy dzieci, które mogą prezentować nasz kraj już w tym roku. Na ziemi dobrodziejskiej nie brakuje chyba tych pływackich talentów? Nie brakuje talentów, brakuje pieniędzy, jak zawsze, bo dlatego, żeby dziecko pływało, to trzeba je wozić na obozy, trzeba trenować nie tylko w swoim basenie, bo mamy bardzo maleńki basen, a dlatego, żeby były wyniki bardzo duże, to trzeba gdzieś jechać na obóz przed zawodami, no i tak dalej. Поки діти ходять до школи підставової, до гімназіум, того, що ми мами, то вистачається. Але надалі то мають діти йти вже до смсів і так далі, щоб просто для того, що це добродень немає варунків для і таких пінінз для пливаків високого класу. Ale powiedzmy, spoglądając na sukcesy tych opolskich młodych pływaków, to wydaje się, że nawet brak tych finansów, takich dużych finansów, porównanie z wielkimi miastami, nie przeszkadza im. To nie przeszkadza, ale tutaj bardzo dużo robią rodzice klubu zorganizowali stowarzyszenie i na przykład w klubie u nas już nie było pieniędzy od września, w ogóle nie było pieniędzy, bo my wszyscy nie było pieniędzy po mistrzostwach polskich i to wszystko my jesień i połowę zimy my startowali i pływali, pracowali, gdzieś jechali za pieniądze rodziców tego stowarzyszenia. І я би хотів повідомити, що дуже, дуже роблять родичі, діти, добродіння, і не тільки добродіння, бо у нас з добродіння в клубі, напевно, тільки половина діти, а так це все з вісок. Ну, 5 осіб пливає з Люблінця. Ну, от одна дівчина була з Чистахова, зараз і до гімназії входить до... Тут у нас застала. Ну і ще раз хотів би дуже подзянковувати родичам. Діти, які хочуть, щоб їх діти мали розвій, хочуть навчити праці, напір, дисципліни, пожонку і так далі. Gratulujemy nagrody, no i życzymy kolejnych sukcesów drużyny. На сьогоднішній день мами 37 осіб, але то діти від 2001 року і до 95-го року дівчини, але ну, я мовлю, що... Як не дивно, але в основному венці і ліпше працюють дівчини. Хлопаки дуже не дуже хочуть працювати, і я завжди питаю, а хто ж буде край бронить? Але вони нічого не мовлять, але виходить, що дівчини будуть бронити через пару років.
Dziękujemy bardzo za rozmowę, no i gratulujemy. Dziękuję. Reprezentujesz organizatorów imprezy, która jest co roku właściwie wyróżniana, nominowana. Impreza, która chyba już na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych gminy Dobrodzień. No tak, w tym roku właśnie mamy już 10. edycję w sezonie 2010-2011, nie? Aktualnie jest 4, tak szczerze, organizatorów, bo jest jeszcze Paweł Pielok, jest Łukasz Rejdak, jest Kamil Kisielewicz. No i w tym roku mamy właśnie jubileuszowy 10. edycję tej ligi. Co przygotowujecie na jubileuszową edycję? Tak szczerze, to dopiero wszystko będzie w planach, ale w zeszłym roku żeśmy mieli, był konkurs breakdance'a, pokaz taneczny, również były nasze cheerleaderki z Dobrodzienia Dziewczyny, no ale w tym roku zakończenie jest 11 marca i szczegóły dopiero będą uzgadniane na początku marca. Powiedz nam, co ta impreza znaczy dla gminy Dobrodzień? No trudno powiedzieć, no jest to jedna z dwóch imprez siatkarskich najbardziej znanych w Dobrodzieniu, bo jest turniej majowy, jest amatorska liga. No amatorska liga jest, ma ten plus, że uczestniczy praktycznie większość drużyn z naszego regionu, czyli z Dobrodzienia jest okolic, a turniej majowy to jest impreza już taka ogólnopolska, nie? Czyli to znaczy, że są drużyny z Gliwic, z Tarnowskich Gór, a tutaj bardziej impreza typowo dobrodzieńska, nie? Ile na tej imprezie drużyn startuje? W tym roku uczestniczy 8 drużyn, był system, że każdy z każdym i później półfinały. W ubiegłym roku było drużyn 10, czyli tak zawsze od 10 do 8 drużyn, nie? Może przypomnijmy, kto wygrał w 2010 roku? W ubiegłym roku wygrała drużyna Studenta Pana Liceum Lubliniec, a drugie miejsce zajęła drużyna z Gorzowa Śląskiego. My jako Dobrodzień, nasza drużyna Dream Team zajęła w tamtym roku 4. miejsce. W tym roku planujecie zdobyć wyższe miejsce, trenujecie ostro? No trenujemy ostro, ale wyższego miejsca na pewno nie zdobędziemy, bo żeśmy odpadli i zajęliśmy 5. miejsce w tym roku. A o najwyższe trofea walczą właśnie drużyny, jak wcześniej wspomniałem, Studenta Lubliniec, drużyna z Gorzowa, drużyna z Ozimka i drużyna Agrokomu, która już odnosiła w przyszłości duże sukcesy. No to życzymy powodzenia podczas jubileuszowej edycji, no i do zobaczenia za rok. Dziękuję ślicznie i również do zobaczenia.